Podlaskie zawsze było regionem wyjątkowym, gdzie przenikały się kultury, narodowości i religie. Żyli tu Polacy, Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, Litwini, Tatarzy, Romowie i Żydzi. To właśnie ta różnorodność była inspiracją do stworzenia w 2008 roku festiwalu Podlaska Oktawa Kultur. Teraz to jeden z największych, a być może największy, międzynarodowy festiwal folklorystyczny w Polsce. W ramach festiwalu w Hali Kultury w Łomży wystąpił gruziński chór chłopięcy Mdzlewarii. Jest to liczny chór, ponieważ to jest 45 osób, które wystąpią tutaj w Hali Kultury. Czego doświadczymy? Doświadczymy bardzo szerokiego repertuaru, jeżeli chodzi w ogóle o ludowe piosenki gruzińskie, ale publiczność też będzie miała kilka niespodzianek, ponieważ chór wykona kilka utworów anglojęzycznych, więc liczymy na to, że będzie bardzo ciekawie i nietypowo. I tej nietypowości mogli doświadczyć mieszkańcy Łomży. Na repertuar zespołu składa się około 200 utworów, które pochodzą z różnych regionów Gruzji i należą do różnych gatunków muzycznych, co sprawia, że publiczność ma okazję poznać ogromne bogactwo kulturowe tego kraju. Podczas koncertu w Łomży gruziński chór chłopięcy Mdzlewarii wykonał nie tylko gruzińskie pieśni i ludowe utwory, ale także anglojęzyczne oraz dwie pieśni religijne, w tym hymn Gaudę Mater Polonia oraz polską pieśń O pokój, Panie nasz, błagamy Cię. Bardzo dobrze czuję się w Łomży. Jestem pierwszy raz w waszym mieście, ale nie pierwszy raz w Polsce. Byłem w Polsce 6 lat temu, dokładnie w ramach tego samego festiwalu. Jestem bardzo podekscytowany, że mogłem tu wrócić. Śpiewamy piosenki narodowe, ludowe. Stanowią one znaczną część, w zasadzie większość naszego repertuaru. Ale zawsze na tego typu występy przygotowujemy coś specjalnego. Mam tu na myśli piosenki anglojęzyczne, piosenki z Afryki, ale także utwór w języku polskim, który, jak myślę, jest dla was szczególnie ważny. Dla mnie chór to hobby. To nie jest moja praca. Śpiewam w chórze już bardzo długo, bo od 8 lub 9 lat. Bardzo lubię śpiew i rzeczywiście długo się już tym trudnię, ale nie jest to moja zawodowa praca i profesja. Cieszę się, że dzięki muzyce mogę przybliżać innym kulturę gruzińską. Muzyka to najlepsza do tego droga. My fears relieved.
Nazwa grupy pochodzi od najstarszego gruzińskiego słowa dzoba, śpiew. Według słownikowej definicji mdzlewarii tłumaczy się jako najsilniejszy lub pokonać. Artyści pracują pod kierunkiem Tariela Onaszwili i Kakhabera Onaszwili. Siam.